Przedszkolaki do parku przy muzeum przyszły z marzanną, kukłą symbolizującą zimę. W tym roku po raz pierwszy ze względów ekologicznych marzanny nie spłynęły nurtem rzeki Rakówki, a jedynie zostały spalone. Chcieliśmy podtrzymać tradycję, to jest ważne, żeby młodym pokoleniom przekazywać, ale musieliśmy zmienić trochę formułę, więc przygotowano marzannę muzeum, podtopiliśmy tylko troszeczkę w rzece w Rakówce, a następnie spaliliśmy. Palenie i topienie kukieł to głęboko zakorzeniona tradycja łącząca ze sobą oczyszczający żywioł ognia i życiodajnej wody. Połączenie tych dwóch żywiołów, czyli woda, ten żywioł uzdrawiający, urodzaj budzący i ogień oczyszczający. Więc po to się przygotowywało te marzanny, czasem właśnie podtapiało nawet w jakichś większych kałużach, a potem rytualnie spalało. Chodziło o to, żeby człowiek, który był zależny od swojej pracy na roli, od plonów, które potem zbierze, żeby mógł jak najszybciej tą ziemię pobudzić do życia, żeby jak najszybciej przyszła wiosna. Spłonęły tylko te kukły, które wykonane zostały z papieru i słomy. Te, które zawierały elementy plastikowe, trafiły do muzeum na wystawę.